Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. U mnie na kanale były już dwa odcinki, które dotyczyły tego, jak pracuje turbina. Był też odcinek związany stricte ze zmienną geometrią oraz odcinek przy rozbiórce naszego silnika diesla, gdzie rozebrałem turbinę na części, aby pokazać Wam, jak ją zdiagnozować, jak ona działa. Pokazałem zimną stronę, gorącą stronę. Powiedziałem też, na co zwrócić uwagę i dlaczego z naszej turbiny potrafi wydobywać się olej, czyli uszczelnienie jej. Wszystko to było już u mnie na odcinkach, ale dzisiaj porozmawiajmy sobie o błędzie przeładowania, niedoładowania oraz odsuniemy się trochę od turbiny, bo za te błędy również może odpowiadać wiele innych czynników w naszym aucie. To, że mamy błąd przeładowania lub niedoładowania, nie świadczy o tym, że coś z naszą turbiną jest nie tak, ale też może być to problem związany z turbosprężarką. Lecimy z odcinkiem. Ok, moi drodzy, błąd przeładowania oraz niedoładowania turbosprężarki może wynikać generalnie z tego, że mamy problem z naszą zmienną geometrią. Czyli nasza zmienna geometria przycięła się w którymś położeniu, co może powodować niedoładowanie lub przeładowanie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samą turbinę jeszcze, bardzo często taki problem występuje w autach, gdzie turbina jest świeżo po regeneracji. Dużo częściej jest to błąd przeładowania. Jak taki błąd się objawia? No pierwsze co, to odczuwamy nagły spadek mocy auta, czyli nasz pojazd wchodzi w tryb awaryjny. Wtedy podpinamy komputer diagnostyczny, no i okazuje się, że mamy błąd przeładowania lub niedoładowania. Moi drodzy, powiedzmy sobie o niedoładowaniu i w wyniku tego błędzie, który odcina nam moc, czyli wtedy auto wchodzi w tryb awaryjny. Najprościej tak to można nazwać. Błąd niedoładowania, czyli komputer silnika ma narzuconą jakąś tam wartość, za którą turbosprężarka, gdy dodajemy gazu, powinna nadążać. Jeżeli sprawdzimy sobie parametry w czasie rzeczywistym, zazwyczaj tak nie jest. Ona, ta turbina, dość dużo odstaje. Komputer chce dużo więcej, w realu jest dużo mniej. Te parametry oczywiście mierzy czujnik ciśnienia do ładowania, czyli już trochę od tej turbiny się odsuwamy. Ale generalnie, poza tym, że to może być problem z zaciętą zmienną geometrią, może to być również problem z nieszczelnością gdzieś, czyli montowaliśmy turbinę lub nic z turbiną generalnie nie robiliśmy, ale gdzieś w układzie dolotowym pojawiła się nieszczelność na tyle duża, że to ciśnienie, które powinno dotrzeć do naszej komory spalania, do kolektora, gdzie zazwyczaj znajduje się czujnik ciśnienia do ładowania, ono tam nie dociera. W wyniku tego komputer silnika próbuje zaworkiem N75, tak wiem, na jednym z odcinków o turbinie powiedziałem N95, ale miałem co innego w głowie, bo odświeżałem kurs 95 na prawo jazdy na ciężarowe i wtedy tak jakoś z rozpędu poszło. Wszyscy wiedzą w każdym razie, o co chodzi. Chodzi o zaworek N75. Wtedy komputer silnika próbuje tym zaworkiem wysterować tą właśnie turbinę. Jeżeli przez dłuższy czas nie jest w stanie uzyskać za pomocą sterowania tym zaworkiem wyższych parametrów, które odczytuje czujnik ciśnienia do ładowania, daje sobie spokój i w dużym uproszczeniu auto przechodzi w tryb awaryjny, tak aby no, nie uszkodzić turbiny, silnika i tak dalej. Co idzie dalej? Moi drodzy, dalej są przewody podciśnienia. Również któryś z tych przewodów może być nieszczelny, w wyniku czego będziemy mieli problemy i błędy dotyczące przeładowania, niedoładowania. Tutaj mówiliśmy o problemie związanym z niedoładowaniem. Teraz problem z przeładowaniem. Czyli wchodzimy w parametry w czasie rzeczywistym i wartości są dużo większe niż chce komputer silnika. Jeżeli zobaczymy sobie te wykresy, dajemy gazu, na wykresie pojawia się linia, jak powinna turbina wstawać, dochodzi do jakiegoś momentu, ona się wtedy stabilizuje, bo osiąga swoją, jakby to powiedzieć, prędkość, a
ciśnienie dalej rośnie. Moi drodzy, co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji może to generalnie świadczyć o tym, że nasza zmienna geometria w którymś momencie jest przycięta, czyli to, co mówiłem wcześniej. Ta zmienna geometria potrafi nam narobić dużo zamieszania. Bardzo często zdarza się tak, że błąd ciśnienia doładowania wynika z tego, że w niedawnym okresie czasu regenerowaliśmy turbosprężarkę. Bardzo często z tym się spotykam, bardzo często tak się dzieje. Warto o tym wspomnieć ze względu na to, że raczej w tym odcinku na tapetę bierzemy sobie turbosprężarkę z tak zwaną gruszką, czyli sterowaniem pod ciśnieniem. Dlatego, że sterownik elektroniczny to już jest trochę inna konstrukcja. Moi drodzy, przeładowanie, czyli turbina, nie ma tak jakby sterowania w pełnym zakresie tą zmienną geometrią, więc zmienna geometria może być przycięta lub któryś z wężyków może być sparciały. Idąc dalej, sam uszkodzony może być zaworek N75. Wtedy sterowania tą turbosprężarką generalnie brakuje nam. Idąc dalej, to nie musi być sam zaworek N75 też uszkodzony. Może być wiązka uszkodzona. Wiązka, która idzie już do sterownika silnika. Lub sam sterownik silnika może być uszkodzony. Niestety, tak jak widzicie, odsunęliśmy się trochę od turbosprężarki, jeżeli chodzi o przeładowanie, czyli ciśnienie jest zbyt wysokie, które mamy w naszym kolektorze dolotowym, o czym sygnalizuje, o którym informuje nas czujnik ciśnienia doładowania. Może to być właśnie problem z sparciałymi wężykami podciśnienia, tak samo idącymi do zaworka N75, jak i z zaworu N75, bo przez zawór N75 on nam steruje turbosprężarką, otwierając się i zamykając się. Może to być wiązka elektryczna, może to być uszkodzony sam w sobie zaworek N75. Dam Wam prostego tipa, bo bodajże za wielu przypadkach jest tak, że w autach, które mają sterowanie podciśnieniowe, czyli mają ten słynny zaworek N75 oraz mają sterowanie EGR-em, te zaworki są bliźniacze, czyli jeżeli chcecie tak sprawdzić, czy faktycznie ten błąd wróci, czy to jest wina zaworku N75, równie dobrze możecie te zaworki ze sobą zamienić. Moi drodzy, co jest kolejnym objawem, jeżeli mamy dziurę w dolocie, czyli jeszcze wróćmy sobie na chwilę do tematu niedoładowania, błędu niedoładowania. Bardzo często jest to sytuacja, że patrząc w lusterko mamy kłęby dymu. Wtedy możemy śmiało połączyć błąd ciśnienia niedoładowania z jakąś nieszczelnością u nas w dolocie, w wyniku czego skład mieszanki jest zaburzony, z tyłu mamy zasłonę dymną. Jeżeli mamy błąd przeładowania, no tej zasłony dymnej generalnie nie ma, bo tego powietrza jest i to aż za dużo. Oczywiście w niektórych przypadkach też auto może kopcić ze względu na to, że tak naprawdę jeżeli chodzi o silnik diesla, wszystko co zaburza skład naszej mieszanki w komorze spalania może generować nam właśnie dym z rury wydechowej. Moi drodzy, tak naprawdę to wszystko. No, jeżeli chcemy sprawdzić, co się w naszym aucie dzieje, najprościej podpiąć komputer diagnostyczny, odczytać, czy chodzi o przeładowanie, czy o niedoładowanie. Jeżeli jest to niedoładowanie, myślę, że najprościej sprawdzić w pierwszej kolejności, czy gdzieś w dolocie nie mamy jakiejś dziury po prostu, jakichś nieszczelności. Jeżeli chodzi o przeładowanie, no to niestety idziemy po kolei. Podciśnienia, zaworek N75, wiązka, sterownik silnika. W samym sterowniku silnika mogą być zaśniedziałe styki, gdzie wchodzi wtyczka. Również może być uszkodzona wiązka, to już przed chwilą powiedziałem, ale chodzi mi o samo wnętrze sterownika. Gdzieś tam może wejść wilgoć, jakieś salaki mogą ulec korozji w środku. No i tak naprawdę taki sterownik mamy do wymiany lub do naprawy. Moi drodzy, myślę, że wielu wytłumaczyłem, o co chodzi. Myślę, że wielu osobom naświetliłem temat i pomogłem, jak dojść do rozwiązania problemu, jeżeli chodzi o błędy przeładowania, niedoładowania. I tak naprawdę
Jeżeli jesteście u mnie na kanale nowi, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę. My widzimy się w kolejnym odcinku. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.